Cześć, ja jestem Ego, to jest kolejny film na kanale Cancer is not funny i to jest zarazem pierwszy odcinek vloga, do którego zbierałem się już dosyć długo i w zasadzie nie wiem jak go zacząć. Więc zapraszam. No więc tak, plan na dzisiaj jest taki. Idziemy do najbliższego elektronicznego i kupujemy chest strap, czyli szelki na klatę do kamery sportowej, ponieważ niedługo wyjeżdżam na narty i przyda mi się taki chest strap, żeby zrobić trochę POV, czyli point of view, czyli z mojej perspektywy jakieś ciekawe ujęcia. No, to w drogę. No to tak, to jest cel. O, czekajcie. Okej, to jest cel. I w zasadzie tu już jest. No dobra, chyba znalazłem to, czego szukam. Tak, to jest właśnie to, czego szukałem. Jeszcze złapię ostrość tutaj. Już niekoniecznie. Dobra, ale tutaj złapało. Done. No może bym tak odzoomował to? Okej, dzisiaj jest dzień, w którym sobie trenuję ustawianie manualnego fokusu, bo tak cały czas na tym auto jechać, tak Przy okazji, jeśli słyszycie gdzieś, że w tle szeleści mi coś, to jest ta torba z MediaMarktu z moim chest strapem. Mam zielonego pojęcia, jak urozmaicić tego vloga, ponieważ jak idę na razie, to nie trafiam na nic, co jest godne nagrania i godne uwiecznienia. Mogę tylko pokazywać ulice i chodniki z samochodami i ludźmi. Nie wiem, mogę wam na przykład pokazać moje buty, jak idę. Nie wiem, to chyba jedyna rzecz w tym mieście, która jest godna uwagi. A może... Nie, postanowiłem jednak, że nie jestem głodny, bo i tak dopiero wstałem i jadłem śniadanie. A jakoś nie chce mi się chować tego aparatu. Wyciągać portfela. No więc tak wracając sobie, zrobiłem sobie w głowie taki mały spis rzeczy, których jeszcze potrzebuję do tego procesu zwanego ogólnie tworzeniem filmów. No i na tą chwilę potrzebuję jeszcze Jobiego, czyli Gorilla Poda. Czyli, jakby ktoś nie wiedział, to jest taki mały statyw, który jest wyginalny. Można sobie go przyczepić tam do czegoś, to można go też sobie po prostu postawić i można sobie to fajnie trzymać w rękach, jak można było zobaczyć kilka razy u Casey'ego Neistata czy Krzysztofa Gonciarza. Oni właśnie używają Jobiego, znaczy Jobich. No, a w moim wypadku jest to w tej chwili filmowanie z ręki, muszę się trochę obrócić. Jest to przynajmniej w tej chwili filmowanie z ręki, czyli i niewygodne i nie za bardzo efektywne. No, to... Donate. Dobra, no to teraz szybciutki unboxing. Mamy nasze pudełeczko, mamy wszystkie potrzebne narzędzia. Halo, już trochę się kończy ten nóż. Chyba trochę przesadziłem. Dobra, styknie. I... trzeba to jakoś tutaj porozcinać teraz. Wow. Może zrobimy to jakoś lepiej, żeby to było trochę widać. Halo. Byłbyś tak łaskaw i się otworzył. O kurde.
chyba rozwaliłem już pudełko, ale nieważne. To jest nieważne. Czekajcie, że może trochę to ogarnę. Okej. Dobra. Wszystko mi leci dzisiaj. Dobra, to mamy takie coś, takie w sumie taki woreczek już z mocowaniem, z uchwytem statywowym i tak dalej, które zresztą już wszystko mam, ale dobrze, że mi dają następne. No i szelki same w sobie. Okej, to też jest niepotrzebne. Okej, tak to wygląda. Postaram się to na siebie założyć i zrobić jakiś footage tym nagrać. I tutaj macie przykład spóźnionego Jagoda na tle kościoła. Jako już wybrałem się jeszcze na Golden Hour. Dla tych, którzy nie wiedzą, to jest taki czas w ciągu dnia, gdzie słońce zachodzi albo wschodzi i wtedy takie światło jest bardzo plastyczne. I dobre do kręcenia, do robienia zdjęć ogólnie. I chciałem pokręcić jakiś wstęp do vloga, ale nie wiem, czy to mi się uda. No to jeszcze zdążyłem na Golden Hour, natomiast nie było dużo ludzi. Pewnie dlatego, że ferie się zaczęły, więc większość pewnie powyjeżdżała. Więc nie za bardzo sobie pokręciłem, ale jest jedno ujęcie, które mi się podoba, więc może z niego zrobię jakiś początek.